I serdecznie witamy w odcinku 18 już. Jest ze mną Piotr, który żyje. Jak tam? Całkiem nieźle. Co się tobie stało? A taki lekarz, robot mnie zaatakował. Egzekutor plagi. No. Ja się boję, bo mi coś z gardłem się robi i nigdy nie wiadomo, kiedy się nie wychylisz, a tutaj nagle wielki robot ze strzykawą, nie? No, kto wie, czy to nie on. No. No. Jest niebezpiecznie, dlatego dzisiaj będę unikał pobytu mojego w podcaście bardziej. I bardzo dobrze. I Piotr też będzie unikał. Dzisiaj czeka nas przez najbliższe parę minut, może do 10 jakoś, kącik z Romanem Włodkowskim, który będzie opowiadał o czymś ciekawym. Ostatnio strzelał, że będzie to czeskie kino. Zobaczymy, czy będzie to czeskie kino, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. O czeskim kinie? Tak. A mieliśmy o czeskim? Możemy o czeskim, możemy o czymś innym. A potem będzie wywiad z aktorem teatru muzycznego i nie tylko, Markiem Richterem. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po reklamie. Serdecznie po reklamie. Ja się pomyliłem, wiecie, ale to jest tak, jak się co tydzień uważa. Otóż nasz przyjaciel Roman Włodkowski chce nam opowiedzieć o czeskiej literaturze. Dobry wieczór. No, co nieco chciałbym opowiedzieć, a w zasadzie o rozdźwięku między czeską literaturą a czeskim społeczeństwem. A tak, mówiłeś, ciekawy temat. Tak, ponieważ poznałem ostatnio wielu Czechów, tak na żywo, w związku z moją pracą, nieważne z jaką, ale poznałem i stwierdziłem, że jest duży rozdźwięk między tym, co czytam w czeskiej literaturze w stylu Kundera czy Haszek, a tym, jakie wrażenie robią Czesi. Po prostu dowcip Kundery czy Haszka jest tak bardzo odległy od rzeczywistości tego, przynajmniej tej części czeskiego społeczeństwa, które ja poznałem. Może... Ale przymiotnikami wtedy, jakie to będą zachowania? Na przykład dowcip tychże pisarzy, o których wspomniałem, jest bardzo inteligentny. Natomiast generalnie zauważyłem... Czesi są głupi. Nie tyle głupi, co... Ja się bałem, że takie stwierdzenie mi posuniesz w podcaście. Nie wiem, że są głupi, natomiast w ogóle nie mają poczucia humoru. O. Przynajmniej ci, których poznałem. No może jeden miał jakieś tam szczątkowe. Też właśnie pytanie, na ile wybiórczo poznałeś, nie? No też fakt, bo w końcu poznałem ludzi pracujących w korporacji. Może oni są jacyś nie czescy, ale wydaje mi się, że korporacja i Czechy to bardzo pasujące do siebie. Trochę tak. Sfery, przynajmniej ze stereotypu, tak bym... No ale zobacz, jak Niemcy poznają polskich Polaków z korporacji, to sobie wyrobią jakąś opinię, a potem się okaże, że Polacy z ulicy są zupełnie inni. No, więc no, może o no, to ale chodzi, wtedy... ale w każdym razie jak my opowiadaliśmy dowcipy, które wydawały nam się śmieszne i bardzo czeskie, jak mi się wydawało nawet, z których ci autorzy książek, opowiadań i by się, podejrzewam, śmiali i powiedzieli podobne, to ci Czesi po prostu otworzyli szeroko oczy i się zastanawiali, czy to jest, mówię na poważnie, czy żartuję, a jeżeli żartuję, czy już dowcip skończyłem, czy dopiero jestem w trakcie. A jeden z nich w końcu próbował zażartować i była odwrotna sytuacja, że on powiedział dowcip i my, nikt z nas nie się nie śmiał. Śmiesznego. Tak. A powiedz mi, a jaki dowcip w takim razie w czeskiej literaturze wysunąłeś, bo mówię, że tutaj jest kontrast. No literatura czeska, ta którą poznałem przynajmniej, jest niezwykle dowcipna.
niezwykle dowcipna, ironizująca na maksa. I taki moja teza jest taka, że tak jak zresztą tydzień temu sobie rozmawialiśmy, że być albo może... Albo i wcześniej. Nie, chyba tydzień temu. Znaczy, kiedy myśmy rozmawiali, to inna sprawa, kiedy podcast jest, nie? Tak. Chodzi. Więc taka teza, że być może ci pisarze po prostu idą wbrew swemu społeczeństwu, żeby w jaki sposób uświadomić, nie wiem, nauczyć czegoś. To tak jak często polscy pisarze szli wbrew polskiemu społeczeństwu. Ja myślę, że to bardzo powszechne jest. Zauważ, że w Polsce są chyba dwa nurty. Taki, że się idzie dokładnie wbrew polskiej mentalności. Czyli, że jak Polacy są dumni i wychwalają swoją historię, to my pokażemy, jak są zepsuci. Tak robi Smarzowski. Smarzowski na przykład. Co też robi bardzo dobrze, nie? Ale wiesz, taki ma plan. A jest też oczywiście nurt pokazywania, jaka to jest wielka Polska i historia polska. Jaka Polska jest wspaniała. Tak. Ja jak zwykle w wielu dziedzinach uważam, że najlepszy jest kompromis, kiedy się pokazuje wady i zalety i wychodzi z tego średnia jakaś. Tylko, że to chyba najmniej ciekawe jest wtedy. A no oczywiście, się najmniej kontrowersyjny na pewno, bo jeżeli jesteś pochwalny, to ci co chwalą się rzucą, że tak, wspaniałe, a reszta powie, że wybielone. A jak krytykujesz, to ci co są jakoś tam ambitni powiedzą, że a wreszcie ktoś powiedział o przykrych stronach, a większość jakaś tam powie, że co to jest oczerniać nasz kraj, nie? No, dokładnie. A jak zrobić tak pośrednio, to nikt nic nie powie, tylko wszyscy przewiną i przełączą na Kevina samego w domu. No tak, przy czym jeżeli traktując tę literaturę czeską jako oczernianie swojego kraju, to oni robią to w bardzo inteligentny sposób. Taki, że w zasadzie Czesi nawet się nie mogą na to obrazić. Bo Czesi mają chyba w ogóle większy dystans do siebie niż Polacy, jeżeli chodzi o narodowość. No tak właśnie myślałem po książkach czeskich, po literaturze. A po spotkaniu z Czechami nie. A po spotkaniu z Czechami to stwierdziłem, że trudno nawet kategorię dystansu do nich przymierzyć, bo wydało mi się to ci ludzie zupełnie bez formy jakiejś. Ale też wiesz, jeżeli masz grupę Polaków, co się śmieją, że Polska taka, a taka, to się wszyscy śmieją i jest dobrze. A jak przyjdzie Czech i powie, że Polska taka, a taka, to zaraz ej, ty się z Polski nie śmiej, nie? Więc może taka no sytuacja. No i Polak może też mordę dostać za śmianie się z Polski. No to nie to musi już, być Czechem. To nawet różnie bywa, ale jakby mówię, że w Polacy w swoim kręgu Polacy są znani z narzekania, prawda, jakoś tam. Tak. Więc jak Polacy w grupie narzekają na Polskę, to jest dobrze, bo wszyscy coś mają do narzekania. Jak nie to, to coś innego. A jak ktoś z zewnątrz narzeka na Polskę, to jest przez wszystkich Polaków jednorodnie, no, nie zlinczowany, ale są murem, że Polska jednak jest okej. No właśnie, a propos tego, Czesi nakręcili taki film. Dlatego myślę, że Czesi mogą mieć dystans do swojego kraju wewnątrz jakby, a jak rozmawiają z Polakiem, to może być tego nie widać, o to mi chodzi. Możliwe. Natomiast Czesi nakręcili taki film Polak w niebezpieczeństwie. O! To jest krótki filmik, gdzie się w kosmosie rzecz i polecam obejrzenie krótko na YouTube gdzieś tam Polak w niebezpieczeństwie, sobie obejrzyjcie. Bardzo mnie to rozśmieszyło. Ci pokazują, że cztery pancernie i pies pomagają jakiemuś Polakowi w kosmosie. Albo nawet nie pomagają. Polakowi, niby Polakowi, Czechowi, który się podszywa pod Polaka, bo nie będę zdradzał. Ja też chętnie fabuły. Zobaczę. Zobaczcie. A mówi, że jest na YouTubie? Tak, jest na YouTubie, Polak w niebezpieczeństwie. To tutaj jest w karcie na górze. Tak. I jak znajdę oczywiście. No, na pewno znajdziesz. No to dobrze. Mnie to rozśmieszyło i wielu Polaków też rozśmieszyło, natomiast wielu Polaków było oburzonych, że się naśmiewają Czesi. A też wiesz, zależy kto się naśmiewa, nie? Dlatego mówię, Polacy mam wrażenie czasami, że nie są tak naprawdę przejęci naśmiewaniem się z Polaków, tylko z tego kto się naśmiewa. Bo co innego jak się naśmiewają z Polaków, ale jak się Niemiec naśmiewa z Polaków, to znaczy, że zły. A. Jak się Czech naśmiewa z Polaków, to znaczy, że sobie drwi z nas. A przecież to on ma krecika i w ogóle ten jest Achioj cały. No. I ten, i ja sem nie toperek, czyli I am Batman. Poza tym jeszcze zależy z czego się naśmiewamy, jeżeli chodzi o Polaków. Też właśnie. Na przykład jak sobie obejrzymy inny filmik, też krótkometrażowy, pan Twardowski, Mity Polskie, o panu Twardowskim. Jest to tam taka ironia trochę, ale jednak Polak jest bohater, który
A właśnie, że się naśmiewamy z polskich cech, ale pokazujemy, jakie przekuć. Tak. To świetnie widać w tym, w Bazyliszku z tej samej serii. Bo tam już jest bezpośrednio pokazane po prostu w pewnym momencie, że palczy wszystko inne i w pewnym momencie się okazuje, że ja jestem... Tam jest nawet powiedziane Słowianinem, ale wiadomo, że chodzi o Polaka i że tą samą polskością jestem w stanie wygrać, ale szczegółów nie zdradzajmy też. Tak, no właśnie, nie zdradzajmy. W każdym razie możemy zabić przeciwnika pijąc z nim wódkę. To tylko Polacy, tak. I Rosjanie ewentualnie, tak. Ale tutaj też jakie są ciekawe spory o alkohol, więcej, o wódkę. To między wódki wypiję. Między Polakami, Rosjanami, Finami jeszcze. Finowie też się kłócą tutaj, co jest ciekawe, bo oni Słowianami nie są. No tak. No ja myślę, że Finowie to nie podskoczą, no nie, nie. A właśnie, wiesz, różnie bywa z Finami, bo Finowie niby nie są w naszej kategorii trochę, ale potrafią zaskoczyć. No może w wadze lekkiej. No i widzisz, o, to był ja myślę, też że oni są bardziej długo, ale to widzisz jak strasznie ten. Jak przykład, jak lubimy nasze wady, nie? Jak kochamy nasze wady i... Chociażby ktoś jest bardziej pijacki od Polaków? Nie ma, tylko my. Tak. To tak, jak już jesteśmy właściwie, bo chyba żeśmy temat wyczerpali, tak. A jeszcze parę minut mamy wolnego tutaj czasu antenowego w cudzysłowiu. W cudzym słowiu, w cudzysłowie. Jest dużo różnych możliwości. Słowie. Właśnie chyba w cudzysłowie, ale każdy mówi co innego i to też słyszałem polonistów już różnych. Za to powiedz mi, jak tam się rozwija sztuka free arts, co realizujemy aktualnie, bo przejdziemy przez temat aktorstwa płynnie do gościa naszego. Call center. Tak jest, call center się nazywa sztuka. Rozwija się jak na razie w dobrym kierunku. Już aktorzy w dużej części nauczyli się tekstów. No może nie w większej, ale w dużej. Tak. W związku z tym zaczęły się ćwiczenia i próbujemy znaleźć odpowiednią formę. Znaczy raczej się trzymać formy. Nie chodzi o formę fizyczną. Żeby była spójna sztuka w tak. sposobie pokazania jej. Dokładnie, żeby... Więc dzisiaj taki właśnie dylemat był w jednej ze scen, który prawdopodobnie rozwiążemy w następnej. I generalnie zaczyna to powoli się układać w jakimś... I też już mamy pierwszy pełen przebieg za sobą w próbie, to było tydzień temu. I dzisiaj żeśmy ćwiczyli konkretne próby, konkretne sceny. Tak. No. Także zapowiada się na co najmniej 40-45 minut sztuka. No to dobrze. Chociaż niektórzy myśleli, że tylko 15 będzie trwała, tak szybko czas mija na pewno. To jest miłe. Na myśli, że ja chyba nie sądziłem nigdy, żeby trwała 15, ale też mam wrażenie, że to, co żeśmy testowali, to jest czas taki na próbie. A na występie oczywiście będzie wszystko szybciej, bo jest stres i to wszystko się skraca jakoś. Tak, no ale nie było ale no nie aż tyle, na próbie oczywiście, pewnie. Różnych muzycznych i... wstępu, zakończenia. Ja mamy muzykę do zrobienia. Dobrze, to w takim razie kończymy tę rozmowę. I drodzy słuchacze, zostańcie z nami. Za chwilę wywiad z gościem naszym, aktorem teatru muzycznego, filmowym, serialowym i wielorakim w ogóle, Markiem Richterem. Do usłyszenia po reklamie. Do widzenia, dobranoc. Witamy serdecznie po reklamie. W Teatrze Muzycznym jestem z Markiem Richterem. Jak tam? Witam serdecznie. Jak tam w życiu? Ja zawsze takim pytaniem zaczynam, bo jest bardzo otwarte i pozwala dużo opowiedzieć o osobie, z którą rozmawiam, bo zależy to od tego, w jaki sposób odpowie, kim jest trochę. Dobra, w życiu jak to w życiu u mnie od września zaczyna się Saigon tak zwany, bo teatr, bo szkoła, bo Ofiunior, bo mnóstwo zajęć. Bo jeszcze w tak zwanym międzyczasie jakiś serial, jakiś film. Także strasznie dużo pracy. Pogoda brzydka. Trochę mnie nastraja optymizmem. Właśnie taka zachęcająca jesień zawsze. Chociaż ja się zastanawiam, ja taką teorię mam, że jesień dla artystów jest pozytywna, bo ludzie zamiast siedzieć na plaży, chodzić na spacery, to wreszcie idą do kina, do teatru i coś z tego wychodzi bardziej. Czy nie? Tak, oczywiście. Jak się pojawi słońce, to znaczy zacznie się powiedzmy maj albo nawet kwiecień, no to już ludzie uciekają od teatru, od wszystkiego, od rzeczywistości, kiedy tylko się da, jak tylko się da, na działkę, na grilla, no właśnie. Gdziekolwiek. Jest taka brzydka pogoda, ma zalety. To jest teatralna pogoda, tak, masz rację. Dobrze. Albo barowa dla niektórych. Też, no grunt, żeby zarobić z tego, więc aktor się będzie cieszył i barman też się będzie cieszył. No dokładnie. Bo pan jest aktorem, zasadniczo przede wszystkim.
Tak. Skąd to się u pana wzięło? O Jezu, skąd to się wzięło? Nie wiem, chyba z czasów młodości, gdzie już stałem na scenie jako muzyk zespołu rockowego. I to była moja pierwsza styczność ze sceną. Potem... Pan jest dłużej muzykiem niż aktorem? No, pewnie tak. Znaczy, no na pewno tak. Tak, bo zacząłem od gry na gitarze. W zespole rockowym grałem na gitarze basowej. Trochę tam śpiewałem. Sekcja zwłok, dobrze pamiętam? Sekcja zwłok, tak zgadza jest. Się. Kapela, którą niestety komuna udupiła i nie pojechaliśmy do słynnego Jarocina. Mieliśmy zaproszenie, to już było coś. Nie wiadomo, co by teraz się ze mną działo, gdybyśmy tam zaistnieli. No ale nas wyłapali do wojska i w wojsku też była przygoda ze stradą wojskową. Ja już sobie oczywiście wiedząc, że się do tego wojska dostanę, to załatwiłem sobie estradę wojskową, ale tu też znowu miałem głody pod nogi, bo nie zdarzyło się to tak od razu, jak chciałem. Po tych 3 miesiącach tam szkolenia na żołnierza, tylko dopiero gdzieś prawie po roku pobytu tam w jednostce w niebieskich beretach w zwiadzie, w końcu mnie wysłali do tej estrady. No i już ten rok służby wojskowej to była przyjemność, bo już wtedy stałem na scenie, śpiewałem. Tam poznałem paru pedagogów z tej szkoły. No i tak nad taką drogą naturalną, poznając tych nauczycieli, dostałem się tutaj. Zaproponowali mi tę szkołę, dlatego się tu znalazłem i też się tutaj odnalazłem, jak gdyby na nowo na scenie, już nie jako muzyk, ale aktor. Ja też tak mam, że ja trochę wiem o moich gościach, a trochę się dowiaduję podczas rozmów, bo pan tutaj studiował aktorstwo w Teatrze Muzycznym właśnie, tak. W studium wokalno-aktorskim. Tak. I teraz pan tutaj pracuje. Czy to był ciąg bez przerwy, czy tam jakaś przerwa była? To było studio kiedyś, 4-letnie. Studio wokalno-aktorskie Danuty Bężkowej. W tej chwili jest to upaństwowione studium, też 4-letnie, czy teraz 3,5-letnie. Skończyłem też szkołę, ale Gruza mi zaproponował etat, pracowałem tutaj rok, myśląc cały czas o własnym teatrze. No i tak się zaczęła moja przygoda z atelier. Stworzyłem teatr atelier w Sopocie na plaży razem z Andreą Hodlo. Potem dołączyła do nas Agnieszka Osiecka, Grażyna Orlińska, wielu wspaniałych aktorów. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, tutaj wspaniali aktorzy z Wybrzeża. I tam w Teatrze Atelier realizowałem się na scenie jako aktor przez wiele, wiele lat. Zbudowałem struktury prawne tego naszego teatru, będąc tam jednocześnie jako prezes stowarzyszenia, tej fundacji, którą założyliśmy. A potem się tułałem długo po różnych scenach dramatycznych po Polsce. No i już w końcu wróciłem na stare śmiecie, wróciłem do swojego teatru muzycznego. Zaproponował mi to świętej pamięci dyrektor Korwin, a właściwie zaproponował mi jedną dużą rolę w spektaklu, którego premiera miała być w Niemczech i tam też się odbyła. Nie, przepraszam, to było w Austrii, w Salzburgu, z obsadą międzynarodową. Miałem zagrać w Burzy Szekspira Prospera, główną rolę. Nazywało się to Prosperous World, po niemiecku. Duże wyzwanie, no ale podjąłem to wyzwanie, no i tak już naturalnie zostałem w tym teatrze. Dostałem kolejną propozycję, następną, no i jestem tutaj do dzisiaj. Teraz uczę też młodych adeptów prozy, piosenki aktorskiej. W Teatrze Junior. W Teatrze Junior i w naszej szkole aktorskiej. Też w ramach tego. Mhm. A kiedy pan zaczął uczyć w takim razie, jak pan ten temat zaczął tutaj? To już jest 4. rok. A skąd taki pomysł się wziął? Pan zaczął uczyć, bo pan pomyślał, że pan chce spróbować? Czy to było zaproponowane? Nie, czy jak? To też naturalnie. Sam byłeś w Teatrze Junior. Tak jest, dlatego pytam. Wiesz, że młodzież uczy już od wielu lat, chyba już 15, jak nie 15. No i tak naturalnie zostałem poproszony do tego, żeby też uczyć młodzież w naszej szkole aktorskiej. Dobrze, a kiedy pan zaczął z filmem? Współpracy, złe słowo. Jak się z filmem u pana zaczęło? Ja nigdy nie miałem na to czasu. Prowadząc Teatr Atelier w Sopocie, nie było na to czasu. Dopiero w momencie, gdy zacząłem pracować jako aktor taki niezależny na różnych scenach gościnnie,
to wtedy dopiero znalazł się czas, wiem trochę późno, ale wtedy znalazł się ten czas, żeby zapukać tam do tych różnych wytwórni filmowych, znaleźć sobie agenta w Warszawie. No i to się zaczęło jakieś właśnie z... No już nie będę wyliczał kiedy, no. Nie. Wtedy się to zaczęło, więc to był jakiś jeden serial. Zaczęło się od filmu kijowskiego, tak, Kameleon. No i potem... To jest 2001. Tak? Ja robiłem research do wywiadu, miałem możliwości. 2000, no to tak. Tak mi się wydaje. Tak. Znaczy, to internet znaczy... oczywiście nie jest w 100% wiarygodny, więc może mogą być tam pomyłki. Nie, to jest prawda pewnie. Zanim dostałem scenariusz, to byłem oczywiście na castingu w Warszawie. I cały czas była mowa o tym, że gram główną rolę prezesa, ale jak dostałem scenariusz tego Kameleona, to się okazało, no tak, ona jest główna postać, ale cały czas się o niej mówi, ona jest ukryta. Okej. Okay. Ale to też jest mocniejsze wejście, jak się pojawia. Ale już się cieszyłem, dobra. No wiesz, to trzeba mieć szczęście w tym filmie, trzeba się złapać na jedną porządną rolę i się pokazać dobrze. A miałem parę takich okazji. Nigdy się to nie udało z wielu powodów oraz, że nie było pieniędzy. U Smarzowskiego, który chciał robić na przykład film o Gromie, o tej jednostce specjalnej. Miałem tam świetną rolę, dużą do zagrania. Skazany na bluesa, gdzie też ten film trochę przeleżał. Też liczyłem na inną rolę. No, zagrałem epizod tego Heńka. Dealera, tak. Dealera, tak. A scena świetna. No i jeszcze kilka razy takich niefartownych sytuacji, no ale grywałem jakieś epizodziki i dużo tego się działo kiedyś, o wiele więcej, tak, bo teraz mam trochę może mniej czasu w teatrze, będąc tutaj na etacie i w szkole na etacie. Rozumiem. Tego czasu jest trochę mniej, ale mimo tego jednak w roku tych seriali parę tam gram, niedawno grałem w gdzie ja to grałem? Dwa tygodnie temu byłem na zdjęciach do Komisarz Alex. Tak? Tak. Tak, także tam ostatnio Wojenne Dziewczyny, też kilka odcinków, a jeszcze wcześniej na Wspólnej i coś jeszcze. Też przeglądałem, bo bardzo miło mieć dla odmiany gościa, który na Filmwebie ma, nie są informacje pełne o nim. Tak, tak. Także tam jest Klan Plebania, M jak Miłość, wszystkie tam klasyki. Przeleciałem przez wszystkie te tak seriale. Jest. Zacząłem od Samożycie i tam grałem bardzo dużo, nie? Przez parę lat. Także grałem dość regularnie. Ja też zauważyłem. W M jak Miłość też dość regularnie grałem. Kiedyś potem że na Plebanii też grałem, gdzieś przez rok chyba dość regularnie. Ja zauważyłem, że w połowie filmów Abelarda Gizy pan występował. I o to w połowie? Się... Tak, tak. Bo myślałem, nakręcił cztery. Aha. A ja grałem? W trzech? Znaczy nie wiem, ja ponownie operuję informacjami z internetu, które mogą być zdecydowanie bardziej mniej wiarygodne niż od źródła, więc... Aha. No, a jeszcze w wielu rzeczach pan narrację robił jakieś w filmikach kabaretowych, bo tam już tak, będzie bezpośrednio, to tego oczywiście będzie więcej. No. Towar i W stepie szerokim. Tak, to na pewno. No. To dwa są. No dobra, nie wymyślimy teraz. Jak to się zaczęło współpraca z Abelardem Gizą? To już nie pamiętam. Nie pamiętam. Ktoś, kogoś znajomego, no wiesz, jesteśmy tutaj z Trójmiasta. Wiem, zasadniczo na tym ten podcast działa, że właśnie jakoś znajomy znajomego i udaje mi się znaleźć co tydzień jakiegoś gościa dzięki temu, więc... No, dokładnie tak się odbywa. Rozumiem mechanizm. Tak, o czym chciałem powiedzieć z tym Gizą? Giza, świetny scenariusz, znaczy pewnie nie jeden. Ja też czytałem jeden z jego tekstów HBO na Stajaka, taki program był. Aha. Abelard napisał ten tekst, go przeczytałem. Ale napisał świetny scenariusz filmowy i jakoś nie ma czasu... energii, pewnie pieniędzy też, żeby ten scenariusz zrealizować. Myślę, że cholera, szkoda, może to się jeszcze uda. Myślę, że stand-up jest w miarę opłacalny, bo jest jedna osoba, która wychodzi i mówi. Tam ani efektów, ani oświetlenia, ani dźwięku i to wszystko tam nie wychodzi, organizacja. Ani szukania pieniędzy. Dokładnie. I tak dalej, wiesz jak to jest. To zamkniemy tę połowę wywiadu i się jeszcze spytam, tylko domyślam się, ale ciekaw jestem odpowiedzi, teatr czy film? I dlaczego? Co bardziej?
To jest trudne pytanie. Oczywiście zawsze ten teatr będzie we mnie i to jest pasja, ale jest też ta druga strona, jest film. Film, no, w którym chciałbym oczywiście, bo to też mnie kręci, bo tam się jeszcze jak gdyby nie spełniłem. Tak? W teatrze zagrałem już naprawdę bardzo dużo ról, wielkich ról, ważnych ról, sporo tych ról. I można by powiedzieć, że jestem spełniony aktorsko na scenie. No, chociaż nie jedno wyzwanie jeszcze bym przyjął. No, ale film jest taki nie do końca jeszcze przeze mnie odgadniony, tak? W sensie aktorskim, chociaż sam się tym filmem też zajmuję. Robię zdjęcia, robię montaż tych filmów. I to też mnie gdzieś tam kręci. Także cały ten proces powstawania filmu, nie samo aktorstwo. No tak, to jest dziedzina, w którą chciałbym jeszcze być może zainwestować siebie więcej. Dobrze, bardzo dziękuję. Zrobimy krótką przerwę na reklamę i zaraz wracamy. Będą trochę luźniejsze pytania w drugiej połowie. I witamy po reklamie, także pierwsze co się spytam, bo pan jeździ na motocyklu, prawda? Tak. I pan jeździ w jakiś... To są te pytania, do których nie przygotowałem się researchowo, dlatego tutaj będą luźniejsze. Pan jeździ na zjazdy jakieś? Na zloty tak zwane, tak. Tak jest. Bo... Ja po prostu generalnie jeżdżę. Jak tylko się zrobi ciepło, jak tylko skończy mi się praca w teatrze, a zazwyczaj jest to połowa czerwca. Myśmy rozmawiali, że jak jest lato, to ludzie na plaży idą nie do teatru. Tak. Jest to połowa czerwca, gdzie już jest po egzaminach, a gdzie sezon teatralny się skończył, gdzie ja jestem totalnie wolny. Ja zupełnie się odrywam wtedy od rzeczywistości, wsiadam na motocykl i praktycznie z niego nie schodzę aż do, no w tym roku aż do października. To i dobrze. Cały wrzesień. Po prostu się resetuję w ten sposób. To jest dla mnie sposób na odreagowanie, powiedzmy, tak? No to dobrze. Pan mówił o muzyce trochę, bo pan do tej muzyki wrócił potem. Pan nagrał dwie płyty z tego, co wiem, a może nie mam świeżych informacji. Mm-hmm. Są dwie. Jest jedna z... Jest, tak, piosenki Agnieszki Osieckiej. Tych płyt jest... To trzy chyba będzie wtedy. Tych płyt jest tam dużo więcej. Proszę panien waszych ukraszonych mord. Papierowe kwiaty, papierowe łzy, papierowe dusze, papierowe sny. Jest jedna nienagrana płyta Grażyny Orlińskiej, która jest nagrana w Krakowie z muzykami z piwnicy pod Baranami. Ja tutaj podłączę, bo pan to miał takie zwiastuny na YouTube. To lata na YouTube, to lata. Tak. No, te wszystkie piosenki chyba są. One nigdy nie zostały zebrane i wydane na płycie niestety Orlińskiej. I choć żaden ze mnie twardziel, mogę wrócić i bez skóry wyczuć życie stokroć bardziej. Wrócić w swoje dawne strony, drugiej szansy dniem przejęty, do swych spraw niedokończonych i tych jeszcze nie zaczętych. Jest też mój ostatni recital, który też nie jest wydany na płycie CD, w skali Richtera. Biorąc życie na poważnie, nie umiemy żyć bez siebie i ze sobą nie umiemy. Jeśli lata miłość krużą bez pośpiechu i dokładnie, to mi powiedz, a co z duszą, kiedy serca już zabraknie. Też fragmenty lecą na YouTube. Ja myślę albumowo, bo ja walczyłem o swój album. Więc... Nie ma. Po prostu ale zabrakło pieniędzy i nikt mi nie chciał tego sfinansować. Odpuściłem temat i chyba generalnie zresztą odpuściłem temat, bo wpadłem na pomysł, żeby sprzedać gitarę, wzmacniać i cały ten sprzęt się tego pozbyć. Bo... Kto chce mnie już dziada słuchać? Ja myślę, żeby się parę osób znalazło, jak tutaj polinkujemy, ten podcast pójdzie. Bo pan gra na gitarze, pan też próbował z ukulele sił. Tak, tak. W ostatnim recitalu, tak. Dwa utwory skomponowane przeze mnie zagrałem na ukulele. To był ukłon dla mojej żony, która strasznie lubi ten instrument, więc kupiłem sobie ukulele i nauczyłem się grać i zagrałem te dwa utwory. Jak się panu ukulele podobało w stosunku do gitary? No świetne, to jest radosny instrument. Jest też wygodny bardzo, nie? Bo się... Tak.
dużo łatwiej manipuluje nim, za to mniej można zagrać. Dobrze, to będziemy kończyć już dzisiaj, bo też widzę, że pan tutaj się strasznie spieszy, bo ja w środku pracy do pana wpadłem. Tak, tak, studenci czekają na mnie. No, no tak, żeby nie przeszkadzać, tylko plany na przyszłość pana i co nasi słuchacze mają uważać, gdzie pana będzie można zobaczyć, usłyszeć, na co zwracać uwagę. Oj, nie wiem, to jest spontaniczne. To jest telefon z Warszawy, jadę do Warszawy. Tutaj w teatrze w Gorączce Sobotniej Nocy mam zagrać ojca, jak się dowiedziałem. To najbliższe plany. A w czym pan gra, co teraz można... No teraz jest? Można zobaczyć Lalkę, w której gram Geista. Skrzydlate tygrysy wężą psich głowach, skaczące ostrygi, pływające glisty i sokoły tkwiące w skorupach żółwiowych. Oto proszę pana, jest ludzkość tak zwana. W glisach niewiele gram. Wszystkie spektakle, w których grałem duże role, już zeszły. Młodość króluje w tym teatrze. Tak? Straszna rzecz. Nie ma ról dla facetów w moim wieku. Są epizody, prawda. Ale główny napęd muzycznego to jest młodość, energia, taniec. A więc ja się trochę już usuwam z moimi starszymi kolegami w cień. Ja miałem ten sam problem przy zdawaniu tutaj do teatru. Wszystko było bardzo przyjemne, ale jak trafiłem na taniec, to się zastanawiałem, czy ja właściwie chcę się angażować w to tak bardzo. Bo taniec jest bardzo fajna rzecz, ale jak tyle ma być siły włożone, żeby biegać po scenie... I jeszcze śpiewać. Pewnie, a mnie dużo bardziej fascynowała praca z głosem, praca z przekazaniem informacji. W paru słowach można bardzo dużo przekazać i myślę, że z tym to jest jakoś pana specjalizacja właśnie bardziej. No tak. No. No dobrze, to dziękuję panu bardzo. No dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Gościem moim i waszym był Marek Richter. Do usłyszenia. Hej. Halo, Gnom? Słuchaj, mówiłem tobie. Nie dzwoń do mnie między 13 a 14, tak, bo wywiad mam. A co się nagrało coś? Przecież... No trzeba było sobie ten telefon wyciszyć, tak? Poza tym nie dzwoniłem do ciebie, tylko pisałem. No a SMS to tylko taki króciutki sygnał. Ja jestem pewien, że nikt nawet nie usłyszał, że był w tym wywiadzie, no. No dobra, może tak, ale przecież mówiłem, żebyś nie dzwonił, nie? No dobra, no. A z kim właściwie robiłeś ten wywiad? Z Markiem Richterem, tak, z aktorem, z Teatru Muzycznego. Słuchaj, no to może ja przygotuję coś o tym Teatrze Muzycznym, żebym ja też jednak w tym podcaście czasami bywał, bo ja nie wiem, kiedy ja ostatnio byłem, no. Nie, no możesz, pewnie, czemu nie, nie ma problemu. Ale to pójdzie później, no to jak to będzie do gościa pasowało? Poradzisz sobie? No to pewnie, to puścisz w kolejnym odcinku, to znajdziemy kogoś, żeby pasował do tego. Dobra, no to ja na przyszły tydzień przygotuję jakiś materiał o Teatrze Muzycznym w Gdyni. I będziemy mogli posłuchać trochę, co tam jest. Dobra, a jak tam z Piotrem? No normalnie, no czasami przychodzi, piątkę sobie przybijemy. Idzie załatwiać swoje sprawy, wiesz, ja się zajmuję raczej swoimi, nie? No ale ogólnie dobrze. No to dobrze, nie? No niby dobrze. Słuchaj, dobra, wszystko fajnie, ale... Co to za dzwonki tam za tobą? O nie, chyba wiem co to jest. Słuchaj, Gnom, uciekaj. Nadchodzi sezon świąteczny.